Ruszyła kuchnia Fundacji Wolne Miejsce. Jak każdego roku o tej porze rozpoczęły się wielkie przygotowania do metropolitalnego śniadania wielkanocnego dla samotnych, które w święta wyjedzie do najbardziej potrzebujących z całego województwa. Zgłoszenia są przyjmowane jeszcze do 13 kwietnia. Na pewno wiemy, że zgłaszają się też rodziny ukraińskie na infolinii. Mogą się takie rodziny zgłaszać, to znaczy rodziny polskie, które przyjęły rodziny ukraińskie, a przygotowujemy około 10 tysięcy porcji. Już są zgłoszenia na infolinii, proszę mi wybaczyć, nie wiem ile, ale wiem, że ta infolinia dzwoni cały czas, ludzie dzwonią, dopytują się, zamawiają. Jajka już są wykreślone i kiełbaska już jest, ale na pewno barwniki do jaj przydadzą się i też słodycze do paczek. Tego mamy, wydaje mi się, że teraz jak najmniej. Ale w paczkach poza słodyczami i drobnymi upominkami będzie oczywiście to, co najważniejsze. Tradycyjne potrawy wielkanocne. Jajka, jarzynowa sałatka, biała kiełbasa i barszcz biały. Wszystkie niezbędne do przygotowania przysmaków produkty dostarczano we wtorek od świtu do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, gdzie praca wre pełną parą. Miesiąc przed danym wydarzeniem. Oczywiście ten okres jest bardzo gorący, bo trzeba już zamawiać towar, myśleć o ludziach, trzeba o wolontariuszach, trzeba zorganizować kuchnię, sprzęt do tej kuchni, oczywiście ten towar, który jest najważniejszy. Minimum 1,5 tony kiełbasy białej, około tony ziemniaków, 0,5 tony marchewki, 30 tysięcy jajek, więc no, ilości są imponujące. Szlachetna akcja fundacji nie mogłaby się jednak udać, gdyby nie bezinteresowne zaangażowanie tak wielu chętnych do pomocy wolontariuszy. Każdorazowo fundacja podkreśla, jak duże znaczenie mają oni w organizacji tej społecznej inicjatywy. Spora liczba osób współpracuje z fundacją od wielu lat. Z racji, że jestem chłopakiem, to głównie jestem od noszenia, czy tam przenoszenia, czy gdzieś transportowania rzeczy. Natomiast czy obieranie, czy gotowanie, czy pakowanie, wszystko cokolwiek jest związane tutaj z pomaganiem przy śniadaniu wielkanocnym po prostu tutaj jest realizowane. Tylko we wtorek w kuchni pojawiło się ponad 100 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, ale każde ręce do pracy wciąż są potrzebne. Przygotowania do metropolitalnego śniadania będą trwały do samych świąt, by w piątek po południu paczki rozpoczęły podróż do wszystkich, którzy zgłosili na nie zapotrzebowanie. Mając na uwadze fakt, że w wielu polskich domach goszczą obywatele Ukrainy, świąteczne paczki dotrą do nich tydzień po świętach, zgodnie ze wschodnią tradycją.